Witajcie, Jurassic 87, drugi odcinek serii Baza InGen i Slatakano. Dziś kolejne dwa gatunki, które wybraliście w komentarzach. Króciutkie intro i lecimy z materiałem. Pierwszym gatunkiem, który omówię, jest brachiozaur. Brachiozaury żyły w Jurze od 150 do 148 milionów lat temu. Zamieszkiwały tereny Ameryki Północnej. Pierwszym modelem jest ten, który możemy zobaczyć w Parku Jurajskim 1993. Gdyby trzymać się noweli, brachiozaur nigdy nie pojawiłby się w Parku Jurajskim, a jego miejsce zajęłyby apatozaury. Jednak mamy go w filmie, co jest bardzo fajne, bo jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sauropodów, który zamieszkiwał teren wraz z parazaurolofem. Widać je w dwóch scenach, jeśli chodzi o Park Jurajski. Także tak prezentuje się ten model. Mamy go dostępnego w DLC Return to Jurassic Park, a także wiele innych skinów. Kolejnym jest ten, który widzimy w Parku Jurajskim 3 na Isla Sorna w 2001 roku. Jeśli chodzi o sam design i kolorystykę, jak dla mnie jest najlepszym brachiozaurem w całej serii. Jest oczywiście dużo negatywnych głosów na jego temat, ponieważ wygląda zbyt grubo i właśnie dlatego wielu ludzi uważa go za zły model. Jednak moim zdaniem jest to bardzo fajnie odwzorowany model sauropoda brachiozaur z 2001 roku. Dla mnie zdecydowanie jest najlepszy z całej serii. Tak właśnie się prezentuje. Kolejnym jest ten, który widzimy w Upadłym Królestwie. Oczywiście w scenie, która zapadła wszystkim na pewno w pamięć, kiedy to statek z dinozaurami odpływa z Nublar, a brachiozaur zostaje na lądzie i ginie w oparach wulkanicznych. Oczywiście tak wygląda, jest podobny do tych, które widzieliśmy w Parku Jurajskim z 1993 roku. Ogólnie brachiozaury są naprawdę jednymi z najbardziej rozpowszechnionych, rozpoznawalnych sauropodów w popkulturze i nawet jeśli chodzi o te z prawdziwego świata, są jednymi z których najbardziej ludzie je znają. Tak właśnie wyglądają wszystkie trzy modele na jednym obrazku. Kolejnym jest Stygimoloch. Stygimoloch żył 68 do 65 milionów lat temu w Kredzie, także w Ameryce Północnej, jednak jest uważany też za młodą wersję pachycefalozaura. Tutaj są nadal różne głosy na ten temat, naukowcy dochodzą do tego, czy to jest prawda, czy też nie. My go też widzimy w Upadłym Królestwie, widzimy go na aukcji dinozaurów, kiedy to Owen Grady wypuszcza go z windy. Najpierw ratuje, mimowoli ratuje Claire i Owena z celi i wtedy zaczyna się akcja z Indoraptorem. Tak właśnie możemy zapamiętać Stygimolocha. Mam nadzieję, że zobaczymy go też w Jurassic World Dominion. Także tak to wszystko wygląda na dzisiaj. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Dodajcie komentarz z kolejnymi gatunkami. Widzimy się w następnym materiale. Przypnę właśnie te gatunki, które zostały. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.